Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie i chciałbym zaprosić na drugi podcast Instytutu Obywatelskiego. Tym razem będzie mocno polityczny, o czym świadczy choćby to, kto jest dzisiaj naszym gościem. Z jednej strony chciałbym przywitać Radosława Sikorskiego, byłego ministra spraw zagranicznych, marszałka Sejmu, obecnie europosła Platformy Obywatelskiej. Witam serdecznie. Z drugiej strony chciałbym przywitać Bartłomieja Sienkiewicza, byłego ministra spraw wewnętrznych i dziś posła Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry Państwu. Moi drodzy, może powinniśmy uderzyć się w piersi i być może to my nie widzimy tej chytrej strategii, którą rząd Prawa i Sprawiedliwości prowadzi w czasie negocjacji budżetowych z Unią Europejską i z naszymi partnerami w Unii Europejskiej. Dlatego chciałbym Was zapytać teraz, może zaczniemy od ministra i marszałka Sikorskiego. Jak to widać z Brukseli? Czy jest w tym szaleństwie, które na pierwszy rzut oka się jawi z naszej perspektywy, jakaś metoda? Czy pan minister widzi w tym jakiś zamysł i strategię polityczną? Nie ma w tym żadnej metody. Budżet i fundusz są... Budżet jest oczywiście mniejszy niż obecny, ale nie jakoś drastycznie zły dla Polski. Fundusz jest bardzo dobry dla całej Europy i bardzo dobry dla Polski. I kwestią nie jest tutaj jakość tych dwóch instrumentów, tylko polityka koalicyjna w Zjednoczonej Prawicy. Partyjka Ziobry wzięła za zakładnika Polskę i całą Unię Europejską. No ale jak to zwykle bywa, Bruksela znalazła tak zwane bypassy i mam nadzieję, że rząd z większą lub mniejszą gracją ze swojego weta się wycofa. Ale panie marszałku, właśnie czy jest jakaś logika i czy można zrozumieć zachowanie ministra, przepraszam, premiera Morawieckiego, bo przecież 3 miesiące temu chwalił się, że wynegocjował bardzo dobry budżet. Dzisiaj mówi, że będzie go wetował. Więc gdzie tu jest sens? No, mówił też, że zablokował powiązanie tego funduszu z praworządnością. Mówiliśmy wtedy, że to bzdura, a wystarczyło po prostu przeczytać konkluzję Rady Europejskiej. Czarna na białym była określona nawet formuła głosowania. No więc pan premier się zaplątuje we własne kłamstwa, ale przychodzi moment, sprawdzam, bo cała Europa, tysiące firm, miliony obywateli czekają na te pieniądze. My Polacy też. No a Ziobro nie pozwala. No i dlatego Morawiecki ma problem. Teraz skieruję pytanie do Bartłomieja Sienkiewicza. Bodaj nikt w polskim Sejmie, oprócz premiera Morawieckiego, nie wygłosił tak antyunijnego przemówienia. Czy to jest efekt gry wewnątrz politycznej w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy, czy też znów jest to jakaś strategia, która ma wymusić, że Polska otrzyma więcej funduszy, więcej pieniędzy? Rzecz polega na czymś zupełnie innym. Tu nie chodzi o więcej pieniędzy. Tu chodzi, jesteśmy na krawędzi nieotrzymywania pieniędzy w ogóle, przynajmniej jeśli chodzi o fundusz. Tutaj to słynne wystąpienie pana premiera, najbardziej antyunijne wystąpienie w historii polskiego parlamentu, było niczym innym jak demonstracją panicznego strachu Mateusza Morawieckiego przed utratą władzy, ponieważ zawierało w sobie całą retorykę Zbigniewa Ziobro i jego akolitów, wymierzoną przeciwko Unii Europejskiej, tę retorykę, która swoim ekstremizmem antyzachodnim doprowadziła do zmiany stanowiska Polski w przeciągu 3 miesięcy. Mateusz Morawiecki, występując przed parlamentem, demonstrował elektoratowi PiS, że nie jest gorszy od Zbigniewa Ziobro. A risposta potem była równie wstrząsająca jak to wystąpienie. Bo ja również nie przypominam sobie sytuacji, w której minister jakiegoś rządu pozwala sobie na jawne kpiny z premiera, któremu przecież podlega, i mówi o nim nie wprost, ale dla wszystkich w sposób zrozumiały, jako o miękiszonie. Otóż sytuacja, w której minister publicznie lży premiera
i nie wylatuje za to następnego dnia z rządu, jest dowodem stopnia kryzysu wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy. To jest walka o schedę po Jarosławie Kaczyńskim. I to jest oczywiste. I na drodze pana ministra Ziobry do triumfu w tej sprawie stanął Mateusz Morawiecki, który stał się podstawowym wrogiem. I wszystko, co służy osłabieniu Mateusza Morawieckiego, jest dobre dla Zbigniewa Ziobry, a fatalne dla Polski. Ale panie ministrze, można przecież sobie wyobrazić sytuację, bo widzą to nasi europejscy partnerzy, że Mateusz Morawiecki gra inną grę, jeżeli mogę tak powiedzieć, na podwórko wewnętrzne i inną na podwórko zewnętrzne, czyli europejskie. Czy też nie ma tej subtelnej gry politycznej? To jest pytanie, które boisko jest ważniejsze. Otóż ważniejsze dla Prawa i Sprawiedliwości jest boisko wewnętrzne. Ja przypomnę, że Jarosław Kaczyński wszedł do rządu po to, żeby uspokoić konflikt między premierem Morawieckim a Zbigniewem Ziobro. Nie tylko nie uspokoił, ale wybuchł ten konflikt z jeszcze zdwojoną siłą. To podwórko wewnętrzne dyktuje cały harmonogram działania rządzących wobec Unii Europejskiej, a także wobec przyszłości Polski w Unii Europejskiej. Ja chcę tylko przypomnieć, że to nie jest rzecz niezwykła. Otóż Brexit w wydaniu konserwatystów, a raczej w wydaniu Davida Camerona, miał identyczny przebieg. Znaczy po to, żeby uspokoić eurosceptyczne skrzydło we własnej partii, Cameron zdecydował się na niezwykle ryzykowny krok pod tytułem referendum po to, aby przed wyborami skonsolidować swoją partię, żeby dać coś tym eurosceptykom. Skończyło się ta gra na wewnętrznym boisku, wewnątrzpartyjnym, w Anglii, skończyła się wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Jesteśmy dokładnie na tym samym szlaku. Istotą tego jest niezdolność radzenia sobie z rządzeniem przez obóz prawicy i coraz intensywniejszy konflikt wewnątrz niej. To rządzi zarówno polityką krajową, jak i zagraniczną. Wszystkie inne elementy są tylko i wyłącznie czczą retoryką. Teraz skieruję pytanie do pana marszałka właśnie o tą lekcję brytyjską. Czy rzeczywiście jesteśmy tak ślepi, że nie widzimy, iż otwarcie dyskusji, bo przecież to ma być tylko intelektualna prowokacja, jak zapewniają nas publicyści religijnej prawicy, to jest w pewnym sensie droga jednokierunkowa i to pokazuje przykład Wielkiej Brytanii. Czy pan, panie marszałku, znając bardzo dobrze politykę europejską, w szczególności politykę brytyjską, widzi podobne mechanizmy, które doprowadziły do Brexitu i dziś są już obecne w naszej polskiej polityce? No, co do otwierania dyskusji, to ktoś na to odpowiedział, no to otwórzmy też dyskusję czysto teoretycznie o przeniesieniu Lecha Kaczyńskiego z Wawelu na jakiś cmentarz w Warszawie. Przecież to tylko dyskusja. Potwierdzam każde słowo ministra Sienkiewicza. Te podobieństwa są uderzające także personalnie. Przecież Nigel Farage był gościem tych wątpliwie rozliczonych skądinąd konferencji Solidarnej Polski. A to jest ojciec Brexitu, gość na kontakcie z Russia Today. I te wszystkie argumenty, także gospodarcze, Ziobry dwa tygodnie temu, o tym, jak to rzekomo Unia nas eksploatuje gospodarczo, ten cały analfabetyzm ekonomiczny, to są wszystko toczka w toczkę argumenty Farage'a, który skądinąd przewiduje, że Polska będzie następnym krajem, który wyjdzie z Unii. No i problem, jaki ma Morawiecki i Kaczyński, no jest po prostu jeden. No, Ziobro ma niestety lojalnych 18 szabel i bez niego nie ma koalicji. Pozwolili, żeby on się utwardził i teraz on ich kontroluje. No a to jest wielkie ryzyko dla Polski, ale Morawiecki no, ma ten problem, że tak jak pan mówi, chciałby co innego mówić na rynek krajowy, co innego na zagraniczny. Ja też mam ten problem. Ja nie wiem, kiedy on kłamie. Czy kłamie, gdy jest nacjonalistą, czy kłamie, gdy jest technokratą.
No ale świat jest, zrobił się globalną wioską, więc na przykład jak on uchwala ustawę o IPN-ie, albo w Monachium mówi, że Żydzi byli współwinni Holokaustu i idzie jeszcze na dokładkę położyć wieniec na cmentarzu żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej, no to wtedy szambo wybija, prawda? I mamy taki moment, że on by chciał zgrywać eurofoba, a jednocześnie potrzebuje tych pieniędzy i Polska ich potrzebuje. No i coś musi tu ustąpić. I w związku z tym Morawiecki w najbliższych dniach stanie przed taką decyzją, jaką stanął Cameron. To znaczy, czy chce przejść do historii Polski jako ten gość, który zaczął proces wyprowadzania Polski z Unii Europejskiej i pozbawił Polaków i polskie przedsiębiorstwa gigantycznych środków. No i to jest po prostu taka kwestia, wobec której trzeba powiedzieć non possumus. To znaczy, jak moje zaplecze polityczne mi na to nie pozwala, to ja to robię, po czym wiem, jakie będą konsekwencje. Co do kosztów, to jeszcze wrócimy tej operacji pod tytułem wetowanie budżetu europejskiego, ale chciałbym zadać jeszcze jedno pytanie, a mianowicie na ile ta ryzykowna gra, którą prowadzi rząd Prawa i Sprawiedliwości, wpływa na opinię o Polsce i o Polakach. Innymi słowy, ten krzykliwy tytuł w jednej z gazet, że inne narody, Portugalczycy czy Włosi, nam nie zapomną, jeżeli zawetujemy ten budżet, jest rzeczywiście realne, że potem nikt nie będzie chciał po prostu z nami współpracować i umawiać się na wspólne interesy i wspólne przedsięwzięcia polityczne. To, że narody wetują budżet, nie jest niczym nowym. Wetowali Duńczycy, wetowali Brytyjczycy, wetowali Holendrzy. Myśmy też wetowali. Chodzi o to, w jaki sposób i o co. Jak się pomieszka trochę w Wielkiej Brytanii na przykład, to się człowiek dowiaduje, że prawie wszystko, co oni wiedzą o Polsce, to rozbiory, to, że Wielka Brytania wkroczyła do wojny, żeby nas ratować, papież Solidarność i jeszcze jedna rzecz, że Polacy to są tacy goście, którzy lancami na koniu atakują czołgi. I nie jest dobrze potwierdzać ten stereotyp, który był przecież wykwitem nazistowskiej propagandy o nas. I my tutaj idziemy z szarżą na czołgi, bo idziemy z szarżą dla bronienia Orbana. On ma interes w tym, żeby nie były chronione unijne pieniądze. I polski naród też nie ma interesu w tym, aby Ziobro mógł pod but brać polskie sądy. Czyli chcemy sobie odebrać gigantyczne pieniądze po to, żeby Trybunał Konstytucyjny mógł przykręcać śrubę w sprawie aborcji, a Ziobro poprzez prokuraturę ustawiać wyroki. No to jest ta głupota. Oczywiście. A może króciutko tutaj dodam, że jeśli chodzi o tę opinię i zdolność, to raczej nie zdolność, tylko właśnie utratę zdolności do jakiegokolwiek istotnego partnerstwa w obrębie Unii Europejskiej, to tę sytuację możemy obserwować dosłownie w ostatnich 2 tygodniach. Stanowisko Polski i Węgier jest jak najdalsze od stanowiska Litwy, Łotwy, Estonii, Czech i Słowacji, naszych naturalnych partnerów regionalnych. Tych partnerów, o których bardzo często Mateusz Morawiecki mówi jako o pewnej wspólnocie Europy Środkowej, gdzie się pojawia, jeszcze do tego dodam jeszcze Rumunię, gdzie się pojawia Trójmorze, Grupa Wyszehradzka, jako alternatywa wobec zachodniej grupy tworzącej, której jądro tworzą Niemcy i Francja. W tych tygodniach okazało się, że Polska jest nie tylko osamotniona wobec tak zwanej starej Unii, ale jest w gruncie rzeczy zupełnie osamotniona w regionie, ponieważ Orban nie jest traktowany jako ktokolwiek, kto ma regionalny wpływ. Jest absolutnym samotnikiem od dawna w swojej polityce i teraz Polska nie tylko dołączyła do niego, ale tym jednym ruchem przekreśliła wszystkie starania
które były podejmowane jeszcze przez poprzednie rządy, aby nigdy to, co robimy w Unii Europejskiej, nie było w sprzeczności z interesami naszych najbliższych regionalnych partnerów. Na tym budowaliśmy jeden z fundamentów polskiej polityki, nie tylko zagranicznej, o czym na pewno najlepiej wie Rosław Sikorski, ale także polityki bezpieczeństwa, obronnej, stanowiska wobec fundamentalnych spraw europejskich. To zostało nie tylko zniszczone, ale pokazuje tę zupełną samotność Polski, która została zdana na łaskę Orbana. Orbana, który ma nóż na gardle w tej sprawie. Tak jak wspomniał mój poprzednik, rozliczanie funduszy europejskich będzie prowadziło do szeregu wielkich afer korupcyjnych na Węgrzech, ponieważ za te pieniądze Orban budował swoją oligarchię. No, trochę to wygląda tak, jakby rząd premiera Morawieckiego przypominał matkę Teresę z Kalkuty i ratuje tutaj skórę Wiktorowi Orbanowi. Natomiast to osamotnienie Polski nie jest widoczne, jeżeli spojrzymy na dyskurs antyunijny, który stosuje polski rząd. Ja zapraszam na stronę Instytutu Obywatelskiego, tam Państwo znajdziecie ciekawą analizę pokazującą, jak dyskurs antyunijny jest zbieżny z rosyjskim dyskursem na temat Unii. I chciałbym teraz Was zapytać, bo jesteście tutaj naprawdę specami, jeżeli mogę tak powiedzieć, dlaczego ten dyskurs sączony przez Rosję jest tak łatwo, prosto podchwytywany przez polskich parlamentarzystów i przez polskich eurodeputowanych ze Prawa i Sprawiedliwości? Czy macie jakieś sensowne wytłumaczenie na to? No, panie redaktorze, ale proszę zważyć. Rosjanie mówią o gej Europie, a tu się okazuje, że zdaje się, że propolitycy PiSu znają sprawę, jak się mówi w wojsku, z własnej autopsji. Przepraszam, ale pan marszałek jest okrutny. Bartłomieju, a co ty sądzisz o tej analogii, jeżeli chodzi o dyskurs sączony przez Kreml i ten, który jest podchwytywany przez polskich polityków partii rządzącej, niestety? To zjawisko ma tak naprawdę dwie płaszczyzny. Pierwsza z nich to jest czysto utylitarna. Rosja fabrykuje od lat całe instrumentarium krytyczne wobec Unii Europejskiej i Zachodu. Rosja fabrykuje takie kalki retoryczne, które powtarzane na tysiącach forów i przez media kontrolowane bądź wspomagane przez Rosję, tworzą taką architekturę pojęciową, do której sięga każdy, kto ma problem z Unią Europejską, z NATO, generalnie z Zachodem. I to jest jakby pierwszy poziom. Korzystają po prostu z rosyjskich ściąg, ponieważ są wygodne w sporze, jaki prowadzą. Ale jest też drugi powód. O tym się rzadko w Polsce mówi, a jeśli to nawet, to przechodzi zupełnie bokiem. Rosja wydała Zachodowi wojnę. Jesteśmy w tej wojnie po uszy od lat. Ta wojna to są tysiące kont rosyjskich. Ta wojna to jest wspomaganie wszystkich tych ruchów w Europie, które są antysystemowe i rozsadzają Zachód. Od płaskoziemców, przez antyszczepionkowców, przez eurosceptyków i przez różne inne dziwaczne kręgi, to tworzy już potężną siatkę, która zdobywa sobie umysły proste bądź wręcz prymitywne. Internet się okazał znakomitym polem bitwy. I to, co obserwujemy, to ja powiem, mógłbym skomentować w ten sposób. Przez lata byliśmy dumni z tego, że w Polsce nie ma partii Rosja, bo faktycznie jej nie było. Nie tylko dlatego, że służby specjalne, nie tylko dlatego, że polska polityka była taka, tylko generalnie nastawienie większości społeczeństwa i te informacje, do których społeczeństwo miało dostęp, skutecznie blokowało jakąkolwiek próbę stworzenia partii Rosja w Polsce. Otóż chcę powiedzieć z całą stanowczością, mamy w Polsce partię Rosja. Ta partia Rosja się rozszerza, zdobywa wpływy i nie robi tego za pomocą szpiegów i pieniędzy.
tylko za pomocą zakażania ludzkich umysłów. Co prostsze, co głupsze, co prymitywniejsze umysły ulegają tej propagandzie szczególnie. Jest rzeczą bolesną, że takie osoby znajdują się w partii rządzącej, która ma w rękach swoich w tej chwili los 38 milionów Polaków. Ja chciałbym dodać do tego, zgadzając bardzo się proszę, panie ministrze, że poza mediami społecznościowymi jest jeszcze jeden kanał przenikania tych rosyjskich koncepcji do Polski. I tu się przyznam do błędu. W 2011 roku doszło do spotkania historycznego w Warszawie. Pierwszy raz patriarcha całej Rusi odwiedził Warszawę i podpisano umowę o pracy wspólnej z polskim kościołem katolickim na rzecz pojednania. I myśmy temu oczywiście sprzyjali, ale wydaje mi się, że nieformalnie doszło tam też do zawarcia takiego sojuszu przeciwko laicyzacji i przeciwko Zachodowi rozumianemu jako czynnik modernizacyjny, a więc sprzyjający laicyzacji i przejęcia tej rosyjskiej narracji, że Unia Europejska niesie te wartości i w związku z tym, jak postawicie na integrację, to wszystkie wasze córki będą lesbijkami, a synowie gejami. Bo to jest, tego w Polsce nie było 15 czy 20 lat temu. I nasz Kościół zaczął mieć zajoba na tym punkcie właśnie mniej więcej 10 lat temu. I to jest ten kanał, którym to przeszło na środowiska radykalnie katolickie, radykalnie tradycjonalistyczne i one teraz, Radio Maryja, Ordo Iuris, są w szpicy propagowania tych rosyjskich kalek. Jak widzimy, mamy tutaj dużą politykę na poziomie europejskim, ale ona będzie wpływać na losy konkretnych ludzi, lekarzy, przedsiębiorców, całej pracowników sfery budżetowej. I to weto na wstępie będzie nas kosztować, jak spekulują tutaj dziennikarze, 64 miliardy. Czy naprawdę można znaleźć inne słowo niż zdrada na rząd, który zastawia polskie interesy, polskich rodzin, polskich studentów korzystających z programu Erasmus, by machać w Brukseli szabelką, by łączyć się, jak pokazaliśmy przed chwilą, z tą kremlowską, antyunijną propagandą i dołączyć do tego sojuszu, którego celem jest dezintegracja Unii Europejskiej. Czy I wy naprawdę sądzicie, żeby móc łamać bezkarnie swoją własną konstytucję i dobrowolnie zawarte traktaty? No bo jakie jest to dobro, które ma z tego weta wyniknąć? Ja nie widzę żadnego po prostu. Czy w takim razie nie uważacie, że opór wobec polskiego rządu jest za słaby? Że dzisiaj powinniśmy absolutnie bić na alarm i przymuszać polskie władze i polskich negocjatorów do tego, żeby absolutnie ten budżet, dobry także dla Polski, poparli. Ja myślę, że grożenie samobójstwem generalnie nie jest dobrą taktyką negocjacyjną. I widzę pierwsze wypowiedzi już przedstawicieli partii rządzących, że jesteśmy w trudnej sytuacji, no bo rzeczywiście. Więc mam nadzieję, że oni się z tego wycofają i wtedy jedynym kosztem będzie to, że znowu udowodnią swojej nieudolności negocjacyjnej. Ale ja wolę, żeby oni się wycofali i nawet wolałbym im to puścić płazem, niż żeby podjęli fatalną, złą decyzję. Bo jest jeszcze jeden aspekt tej sprawy. Mianowicie, jeśli stara Unia, a na przykład może to zrobić strefa euro w ramach wzmocnionej współpracy, stworzy ten fundusz, to ma swoje zalety dla nich. Po pierwsze, oszczędzą kupę pieniędzy, bo Węgry i Polska ich nie dostaną, ale po drugie, to stworzy obligacje denominowane w euro, na które jest zapotrzebowanie na rynkach światowych, to wzmocni integrację w ramach strefy euro, a my sami się zagnamy do przedsionka, czyli stworzymy to, przeciwko czemu PiS od dawna tak garduje, czyli Unię dwóch prędkości.
No ale to będzie na własne życzenie. To jest oczywiście ten czarny scenariusz i mamy nadzieję, że on się nie spełni. Natomiast chciałbym jeszcze zapytać Bartłomieja Sienkiewicza. Czy ty, Bartku, sądzisz, że premier Morawiecki będzie kozłem ofiarnym całej tej rozgrywki i w zasadzie politycznie jest już trupem, czy też wyjdzie spod tego topora, który do szyi przyłożył mu minister Ziobro? Przepraszam za ten krwawy język. No problem polega chyba na tym, że wszyscy widzą, że premier jest słaby, a piramida kłamstw, którą układał przez miesiące, wali się nie tylko na przykładzie Unii Europejskiej, ale także i w temacie epidemii. Widać, jak temu rządowi wypadają instrumenty z rąk, jak nie jest w stanie wykonać już żadnej polityki, która byłaby wewnętrznej i zewnętrznej, która byłaby spójna, logiczna i dobrze zarządzana. Ten rząd się po prostu pod własnym ciężarem głupstw, nieudolności załamuje. Ale to wcale nie znaczy, że Mateusz Morawiecki może przestać być premierem, bo jest po pierwsze problem większości, która miałaby powołać następnego premiera, bo tutaj minister Ziobro nie ustąpi. A po drugie pozostaje fundamentalne pytanie, to znaczy kto w zamian? Ławka młodych delfinów, którzy mogliby uwodzić większość Polaków obietnicami, się skończyła. Co więcej, widać, że kolejni delfini są po prostu mordowani i ta woda, w której pływają, robi się coraz bardziej czerwona. W związku z tym niewykluczone, że Mateusz Morawiecki będzie trwał osłabiony, niezdolny do rządzenia, coraz bardziej wykpiwany, coraz bardziej zaplątany w własne kłamstwa i nieudolność, ale będzie tak naprawdę jedynym wyjściem, ponieważ każda alternatywa będzie oznaczała ryzyko rozpadu obozu rządzącego. To jeszcze to jest... Przestrzegam panów, że jeszcze to możemy zatęsknić za Morawieckim, bo jeżeli wiewiórki mają rację i następcą miałby zostać pan minister Błaszczak, to jest gość, który na problem mniejszości etnicznych w Europie Zachodniej odpowiadał koncepcją nawrócenia na chrześcijaństwo muzułmańskich imigrantów który zawarł umowę o statusie wojsk amerykańskich w Polsce, w której po prostu nie umiał negocjować z Amerykanami i wypłaca jakieś gigantyczne przedpłaty za amerykański sprzęt, a tego sprzętu nadal nie widać. Nie mówi językami, więc to będzie nawet, no, może być jeszcze gorszym premierem. Ale to jest kluczowe to, co teraz mówi marszałek Sikorski, ponieważ pomysł na premiera Morawieckiego to był pomysł na pogodzenie Polski z Unią Europejską. Właśnie kogoś, kto zna języki, kto potrafi poruszać się na salonach europejskich. Natomiast teraz zdaje się, że prezes Kaczyński podjął decyzję, że te salony i próba zbudowania jakiegoś konsensusu przestaje go interesować. Czy wy też macie takie przekonanie? Tak, no dokładnie jesteśmy w tym scenariuszu. Jeśli Mateusz Morawiecki zostanie zmieniony, to zostanie zmieniony na, przepraszam za to określenie, ale na rodzaj zupaka, czy takiego sierżanta przy Jarosławie Kaczyńskim. To nie będzie jakieś nowe otwarcie na jakiś nowy elektorat, czy na jakąś konstrukcję europejską. To będzie taki rodzaj zbrojnego PiSu, który będzie się do ostatniej kropli krwi bronił na szańcach upadającej własnej władzy. I w tej logice oczywiście się doskonale mieści i pan Błaszczak, i pan Macierewicz, i podobne postaci. Tylko wtedy już doskonale będziemy wiedzieli, że jakiekolwiek wybory, jeśli nie zostaną jawnie sfałszowane w Polsce, powodują, że żegnamy się z PiS-em na bardzo, bardzo długo. No, z drugiej strony, gdyby Antoni Macierewicz, wiceprezes PiS-u, jakby nie było, został premierem, no to wreszcie może by odebrał Rosji wrak
i wreszcie może byśmy zaczęli ścigać sprawców zamachu smoleńskiego, prawda? Panie marszałku, jest pan okrutny po raz drugi, ale żeby trochę skomplikować naszą dyskusję, chciałbym was zapytać, jak to jest możliwe, że w kraju, gdzie przygniatająca większość, około 70% Polek i Polaków opowiada się za naszą obecnością w Unii Europejskiej, zarazem pozwalamy, żeby rządził tym krajem człowiek, który a nie wyjeżdża w zasadzie poza jedną z dzielnic swojego miasta, nie mówi językami, nie rozumie Europy, co więcej, nawet nie chce jej rozumieć. Więc czy jest jakieś sensowne wytłumaczenie tego paradoksu? Tak, ja uważam, że jest. Mianowicie ludzie nie wierzą, że PiS nas może z Unii wyprowadzić. I dlatego między innymi na PiS głosowali. A ja mówię od paru lat, że zgodnie z ich definicją suwerenności, to znaczy suwerenność jako wolność Tomku w swoim domku. Zawieram traktaty, po czym jak mi ktoś wypomina, że je łamie, to suwerenność. Zgodnie z tą definicją oni nas muszą wyprowadzić. Nie wiadomo wokół czego, tylko to jest niekompatybilne z konfederacyjną naturą Unii Europejskiej, gdzie zawarte traktaty są świętością. Pytanie do Bartłomieja Sienkiewicza. Panie ministrze, czy nie ma pan wrażenia, że w zasadzie mamy powtórkę z historii? Bo jeżeli przypomnimy sobie spór wokół referendum z 2023 roku i potem nasze przystąpienie w 2004 roku, to mam wrażenie, że argumenty wobec wspólnoty, które padały wtedy, a więc o suwerenności, o utracie autonomii narodowej, o wykupywaniu nas przez koncerty zagraniczne, szczególnie oczywiście przez Niemców, że one wróciły tylko ze zdwojoną siłą, że my w zasadzie mamy powtórkę z historii, a jak wiemy, raz historia jawi się jako dramat, a drugi raz jako farsa. Ja bym był skłonny pójść tym tropem, bo ta retoryka nie pojawiła się teraz po raz pierwszy. Ja przypomnę, że w tym referendum przed 2004 roku jedną z najbardziej eurosceptycznych sił byli polscy księża. Sam wysłuchiwałem wiele kazań, po których zresztą interweniowałem w zakrystii, które były niczym innym jak propagandą antyunijną. Polski Kościół stał się przez ten czas jeszcze większą siłą antymodernizacyjną i antyzachodnią niż to było te 16 lat temu. Co więcej, siłą, która żyje w absolutnej symbiozie z rządzącymi. To wszystko tworzy konglomerat, w którym referendum, moim zdaniem, byłoby wbrew pozorom, wcale nie byłbym optymistą, jeśli chodzi o jego ostateczny wynik. Moim zdaniem byłoby niewiadomo. Tym bardziej, że dane, które mamy o 70% poparciu w kolejnych sondażach Unii Europejskiej, dotyczących poparcia Unii Europejskiej, są robione od lat, mniej więcej dają te same wyniki. I ja mam poważne wątpliwości, czy zestaw pytań, czy też sposób ankietowania w istocie oddaje emocje Polaków. Ja przypomnę, że Eurostat robił takie badania jakiś czas temu. Tam wyniki już były trochę inne. I generalnie mam wrażenie, że Polska się dzieli na pół i ten konflikt narasta. Te dwie połówki zobaczyliśmy w wyborach prezydenckich. I gdyby doszło do tego rozstrzygnięcia, czy mamy być na Zachodzie, czy mamy być suwerennym krajem Jarosława Kaczyńskiego, to myślę, że wynik byłby zbliżony do wyborów prezydenckich, a o ostatecznym zwycięstwie bądź nie decydowałby bardzo niewielka grupa uczestników tego referendum. Obawiam się, że to jest mit o jednoznacznym poparciu Polaków Unii Europejskiej. To jest o wiele bardziej skomplikowane. Jeszcze zdanie marszałek Sikorski. Ja też nie ufam tym danym, ale uważam, że akurat w tej sprawie polska wieś byłaby za pozostaniem, bo jednak moi sąsiedzi tu na wsi widzą, że Wielka Brytania teraz podjęła suwerenną decyzję o nowym kształcie swojej polityki rolnej i ona zakłada likwidację w tej dekadzie dopłat bezpośrednich. Natomiast wtedy, w 2003 roku, żył jeszcze Ojciec Święty.
I ja pamiętam to zdumienie i rozczarowanie Macierewicza i całej tej ferajny, gdy papież w polskim Sejmie powiedział, że wspiera polskie aspiracje do integracji, a potem powiedział od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. Tego już dzisiaj nie mamy. Więc byłoby znacznie trudniej i zgadzam się, że to byłoby bardziej wyrównane niż się wydaje, ale uważam, że wieś by jednak poszła za pozostaniem. Chciałbym jeszcze podpytać was trochę o rozmowy z waszymi bliskimi, synami, córkami, jesteście obaj ojcami. Co młodzi ludzie mówią na temat tego sporu dotyczącego Unii Europejskiej? Czy młodzi ludzie w ogóle wyobrażają sobie, że Polska właśnie może być poza wspólnotą europejską, że mogą wrócić kontrole na granicach i że na przykład nie będzie można studiować tam, gdzie się chce, czyli na wybranym przez siebie uniwersytecie, czy to we Włoszech, we Francji, czy w Wielkiej Brytanii? No tak, tylko tego rodzaju możliwości są możliwościami bardzo szczupłej grupy ludzi, czy też te aspiracje nie są aspiracjami powszechnymi. W związku z tym akurat głos z dzieci takich jak moje, czy Radosława Sikorskiego, nie są żadną istotną próbką nastroju wśród młodych ludzi. Ja powiem inaczej. Tą próbką tak naprawdę jest hasło, które się zaczyna od słów WYP. I ono jest tak naprawdę i programem, i recenzją tego, co młode pokolenie, niezależnie czy to jest duże miasto, czy to jest małe miasteczko, a czasami i wsie, czy to skąd są ci ludzie. To jest tak naprawdę jedyne hasło młodych ludzi, ale za nim też stoi przekonanie, że ten stary porządek absolutnie nie odpowiada wyzwaniom współczesności. Dla nich spór, i tu też mówię o swoich dzieciach, spór między PiS-em a opozycją jest sporem dla nich nieistotnym, ponieważ dla nich ten czas przyszły układa się zupełnie inaczej, niż sobie to wyobrażają stare formacje polityczne. Ta agenda polega na czymś innym. A jeśli chodzi o Unię Europejską i to, co się dzieje, większość z nich po prostu nie wierzy, że do tego może dojść. Ale ja tylko chcę dodać, panie ministrze, już oddaję głos, chcę tylko dodać, że jednak w ramach programu Erasmus tysiące młodych Polek i Polaków, także z mniejszych miejscowości, miasteczek, wsi, skorzystało z tej możliwości, aby studiować na wybranym przez siebie uniwersytecie. Dziś, no, ten program wisi na włosku i przy negatywnym scenariuszu on może zostać zawieszony, ale oddaję głos teraz panu marszałkowi Sikorskiemu. Ja chciałbym przytoczyć dwa fakty, jeden ogólny, jeden szczegółowy. Mianowicie w Wielkiej Brytanii, której politykę śledzę i to, co robią tam nasi rodacy, bo to było przecież największe skupisko. I tu już mówimy o milionach ludzi, prawda? A nie tylko o dzieciach czy młodych ludziach na studiach. W 2011 roku to mnie zdumiało wtedy i powiem szczerze, też trochę oburzyło. W polskich wyborach, w komisjach wyborczych w Wielkiej Brytanii, nasi rodacy w Wielkiej Brytanii głosowali na partie antyeuropejskie. Po czym w ostatnich wyborach, już po brytyjskiej decyzji o Brexicie, masowo głosowali na partie, polskie partie proeuropejskie. Znaczy, coś zrozumieli. Że są tam tylko dzięki temu, że Tony Blair nie skorzystał z okresu przejściowego i pozwolił im tam przybyć wcześniej. A na samym początku pandemii mój młodszy syn był za granicą i jakimś ostatnim samolotem przyleciał do Berlina, potem pociągiem do Frankfurtu nad Odrą. Tata czekał samochodem w Słubicach po drugiej stronie mostu, a na moście polskie służby epidemiologiczne, goście w kombinezonach, odkażanie, te rzeczy. Zresztą to była pokazówka zbędna, bo wirus i tak już był u nas. Ale do czego zmierzam? Mój syn robił takie oczy. Po raz pierwszy widział
granice w Europie. I jak sobie zdał sprawę, że to mogłoby wrócić, że nagle te stare baraki, tam trzeba by się zatrzymać, zaczęliby przeglądać samochód, Ausweis kontrolę i tak dalej, to jest dla nich kompletnie nie do przyjęcia. Szanowni, podsumowując, chciałbym trochę, abyście zabawili się w politycznych przepowiadaczy przyszłości. Wiem, że to jest oczywiście najtrudniejsze, ale jaki scenariusz będzie waszym zdaniem rysowany przez te najbliższe tygodnie? Innymi słowy, jak skończy się ten film, polski film pod tytułem Wetowanie budżetu europejskiego przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego? Czy to będzie happy end, czy będzie tragedia? Bartłomiej Sienkiewicz. No chyba cały problem polega na tym, że w tej polityce, którą prowadzi PiS, nie ma cienia obliczalności. Ona jest histeryczna, ona jest od ściany do ściany i to jest, nie waham się użyć tego słowa, to jest trochę tak jak polityka wariata z granatem. Nie wiadomo, czy on wyciągnie zawleczkę, czy nie wyciągnie zawleczki. I groza sytuacji nie polega na tym, że nie jesteśmy w stanie, że mamy jakiś zły scenariusz przed sobą. Tylko groza sytuacji polega na tym, że wszystko wskazuje na to, iż rządzący nie wiedzą, co zrobią jutro. A co dopiero, co zrobią za tydzień. To znaczy, moim zdaniem, zaczynamy być w sytuacji, w której możemy śmiało powiedzieć, że rządzą nami szaleńcy, polityczni szaleńcy. I nie sposób przewidzieć, jak to polityczne szaleństwo odbije się na losach Polski za tydzień czy za dwa tygodnie. Równie dobrze może się okazać, że wyprowadzają Polskę z Unii Europejskiej. I równie dobrze może się okazać, że pod jakimkolwiek pretekstem poda na tacy oczywiście niemiecka prezydencja, bo te prace nad znalezieniem kompromisu trwają. I moim zdaniem to było właśnie głównym powodem przyjazdu Orbana do Warszawy. Przypuszczam niemiecką propozycję do przegadania. I może się to skończyć kompromisem, wycofywaniem się rak. Nie wiemy tego. To jest polityka szaleńców politycznych. I poproszę o konkluzję pana marszałka. Tak, jak pan minister, boję się ich fanatyzmu i ich nieobliczalności, ale jeszcze dodałbym tego, boję się też i ich ignorancji. Czy jak się słucha jakiego Kowalskiego, Ziobry, czasami Morawieckiego, to słychać, że oni po prostu procedur nie znają. Przecież oni są w sytuacji, w której są, dlatego że nie doczytali, nie zrozumieli, wyprowadzili dział europejski z MSZ-u, więc nie wiedzą, co się dzieje w stolicach. Po prostu nie wiedzą. A Kaczyński jest jeszcze w lidze jeszcze innej, bo on w ogóle nie ogarnia świata i Unii Europejskiej, więc ja się boję złej decyzji na podstawie kompletnie fałszywych przesłanek. No i to nam grozi, bo pozytywny scenariusz to jest taki, że dadzą Morawieckiemu jakąś, jak to się mówi w dyplomacji, dadzą mu dupochron, czyli znaczy tego rozporządzenia nie zmienią, bo na to się nie zgodzi Parlament Europejski, ale w konkluzjach Rady zawrą jakieś dointerpretowanie tego, co jest w rozporządzeniu, które Morawiecki będzie mógł przedstawić jako kolejne wielkie zwycięstwo. I oby tak się stało. To jeszcze dosłownie zdanie podsumowania. Czy premier Morawiecki przetrwa, czy też nie? Krótko. Nie mam pojęcia. Moim zdaniem jako polityk przyszłościowy już nie istnieje. Mnie się zdaje, że to jest dość obojętne pytanie, czy przetrwa koalicja. I widząc te trendy, to ja bym obstawiał, że może jeszcze ten budżet państwa przepchną, czyli dadzą sobie jeszcze rok rządzenia, ale z następnym już będą mieli duży problem, więc sądzę, że wybory przyspieszone w 2022, czyli marzec, przy braku uchwalenia budżetu, stają się coraz bardziej realne.
Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za tą dyskusję. Wrócimy do tych proroctw, które zostały sformułowane na końcu i spróbujemy, czy rzeczywistość je zweryfikuje, a my spróbujemy je ocenić. Ja bardzo dziękuję panu ministrowi Bartłomiejowi Sienkiewiczowi i panu marszałkowi Radosławowi Sikorskiemu, a państwu za uwagę. Do zobaczenia państwu. Żegnam się z państwem. Mam nadzieję, że słyszymy i widzimy się przy okazji kolejnego podcastu Instytutu Obywatelskiego. Do widzenia.